wieczór. Jolanta Pawlak, witam w programie Ekonomia Raport. Dziś z ekspertem będziemy rozmawiać o tym, czy w dobie pandemii koronawirusa rośnie liczba ataków hakerskich. Jeśli tak, to dlaczego? Jakie mamy nowe zagrożenia z tym związane? I czy te ataki tak naprawdę nie napędzają nasze emocje, w tym strach i lęk? O tym będziemy za chwilę rozmawiać. Proszę zobaczyć, co przygotowaliśmy. 6 razy więcej ataków hakerskich w marcu w stosunku do lutego. Czy są wyrafinowane? Komu zgłaszać podejrzane maile? Uwaga na narzędzia do wymiany konferencji. Pan Paweł Ellerik, Lex Digital. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Sprawdziłam, panie Pawle, ostatnie tytuły prasowe, ale tylko tytuły prasowe z ostatnich, powiedzmy, kilkunastu dni w 2 dziennikach ogólnopolskich. No i próbując się dowiedzieć, czy temat jest żywy i rzeczywiście jest, jest o czym rozmawiać. No i znalazłam kilka tytułów, takich jak Politechnika Warszawska, mogły wyciec dane nawet 5000 studentów. Brzmi tak jeden z tytułów w ogólnopolskim dzienniku: wystarczy jeden zainfekowany komputer, aby hakerzy przejęli wszystkie. Sprawdź, jak chronić się. Kolejny tytuł: uwaga na e-maile od szefa, oszuści podszywają się pod pracodawców, są w tym coraz lepsi. I następny tytuł: czeski szpitale zaatakowali hakerzy. Czy trolle i hakerzy atakują wideokonferencje? Proszę powiedzieć z pana obserwacji, czy coś jest na rzeczy w dobie pandemii koronawirusa? Czy obserwujemy taki wzrost zainteresowania hakerów nami? Tak, oczywiście, że taki wzrost obserwujemy i on jest takim naturalnym wynikiem przeniesienia wielu naszych aktywności do sieci. Aczkolwiek ja cofnąłbym się jeszcze kilka lat wstecz. Abstrahując od obecnej sytuacji związanej z pandemią, my wzrost cyberprzestępczości obserwujemy już od wielu lat i to są wzrosty rzędu 50% rocznie. Te wzrosty wynikają z przenoszenia działalności tradycyjnych grup przestępczych właśnie do sieci. To przenoszenie działalności do sieci wynika z kilku powodów. Podstawową kwestią jest koszt prowadzenia takich ataków. Po prostu przestępczość w internecie jest zwyczajnie dla tych grup tańsza niż przestępczość tradycyjna. Wykrywalność takich przestępstw jest cały czas niższa, a do tego odpowiedzialność, która takim grupom za to grozi, również jest znacznie mniejsza niż w przypadku przestępstw tradycyjnych. Tutaj warto wspomnieć, że w Polsce za hacking cały czas Kodeks karny przewiduje karę do 2 lat więzienia maksymalnie. Więc to jest, powiedziałbym, źródło problemu. Jeżeli chodzi o sytuację obecną i te nagłówki, które pani przytoczyła, oczywiście tak, obserwujemy skokowy wręcz wzrost. Według różnych statystyk miesiąc do miesiąca, marzec 2020 względem lutego, to są nawet 6-krotne wzrosty ilości ataków, ilości cyberprzestępstw w niektórych obszarach. Warto jednak podkreślić, że to nie są ataki szczególnie wyrafinowane w zdecydowanej swojej większości. To są sposoby i narzędzia, których używają cyberprzestępcy, które my od lat już znamy. I to są ataki oparte o nasze, powiedziałbym, emocje, tak jak to pani już tutaj na wstępie wspomniała, czy takie bardzo nieprzemyślane działania. To są ataki, które żerują na naszych emocjach, na naszym strachu przed utratą pieniędzy i zdrowia, na naszym współczuciu wobec osób potrzebujących. To są rzeczy, przed którymi można by je nazwać atakami socjotechnicznymi, a nie atakami hakerskimi. No dobrze, ale powiedział pan, panie Pawle, o 6-krotnym wzroście w czasie ostatnim. Nie wiem, jaki to czas, nie wiem, czy pan powiedział, jaki to czas, czy to jest okres pandemii koronawirusa, z czego to się bierze? Czy to się bierze stąd, że ten nasz strach jest spotęgowany, a to wykorzystują hakerzy? Tak, ten wzrost, to jest ten 6-krotny wzrost, to jest wzrost wykazany miesiąc do miesiąca. Marzec jest pierwszym miesiącem, z którym mamy do czynienia z tak powszechną izolacją w całej Europie, czy już dzisiaj na całym świecie. Ten wzrost wynika
przede wszystkim ze znaczącego wzrostu ilości rzeczy, które dzisiaj wykonujemy w internecie. Przenieśliśmy do internetu rozmaite czynności, od edukacji naszych dzieci, poprzez naszą pracę, po zakupy, umawianie, nie wiem, konsultacje nawet lekarskie. Wszystko dzisiaj dokonujemy w formie online'owej. Załatwiamy sprawy urzędowe również przez internet. Tymi rzeczami dzisiaj często zajmują się osoby o dość, powiedziałbym, niskim poziomie kompetencji cyfrowych. To znaczy osoby, które dotychczas za wszystkie tego typu aktywności wykonywały w świecie tradycyjnym. Wiąże się to z tym, że one są bardziej podatne na tego typu ataki. Nie znają tych technik, nie znają takich podstawowych zasad, którymi powinni w internecie się kierować, aby te swoje dane, swoje pieniądze czy wszelkie swoje aktywności zabezpieczać. I myślę, że ten wzrost czynności wykonywanych dzisiaj w internecie jest głównym powodem tak dużego wzrostu ilości ataków, bo tu mówimy o wzroście ilości ataków. To nie są nowe metody nieznane wcześniej. Właśnie o te metody chciałam zapytać, bo my znamy te metody popularne, które do tej pory mieliśmy, mówię o czasie sprzed pandemii, czyli podszywanie się pod osobę, pod instytucje, fałszywe zbiórki internetowe i tak dalej, i tak dalej. Czy są jakieś nowe formy teraz ataków? To znaczy, formy pozostały te same w zdecydowanej większości. Zmieniła się treść, która tą formę zasila, ponieważ rzeczywiście ataki dzisiaj najpopularniejszą metodą, której używają cyberprzestępcy, są ataki phishingowe. Czyli ataki polegające na tym, że strona udaje coś, czym nie jest. Czyli udaje stronę naszego banku, udaje stronę popularnego, nie wiem, portalu społecznościowego, na którym mamy konto, udaje stronę urzędu. I tutaj celem ataku jest pozyskanie danych użytkownika, często danych do logowania. Możliwe, że też nakłonienie go do dokonania przelewu. Tutaj metoda jest bardzo znana. Oczywiście treść, którą jest wypełniona dzisiaj, ona często odwołuje się do sytuacji pandemicznej. Dzisiaj o wiele łatwiej jest przekonać osoby, że muszą wykonać bardzo niestandardową czynność w banku, ponieważ bank, nie wiem, zmienił zasady funkcjonowania w związku z koronawirusem. Że muszą zarejestrować jakieś swoje dane w urzędzie, ponieważ ten urząd przeniósł swoją działalność do internetu i muszą tam pozostawić dane, i tak dalej, i tak dalej. Także metoda jest ta sama, treść jest inna. Ale co ważne, metody zabezpieczania się przed tym nadal pozostają takie same. I tutaj przede wszystkim odwoływałbym się do zdrowego rozsądku. Ja wiem, że to jest porada, która jest bardzo ogólna, ale zachowanie takiej szczególnej ostrożności podczas korzystania z usług internetowych jest naprawdę podstawą, jeżeli chodzi o zapewnienie sobie bezpieczeństwa prywatnie w internecie. Ta szczególna ostrożność, ona powinna przejawiać się przede wszystkim w obszarze nie wchodzenia w linki, które pochodzą ze źródeł, których nie znamy. Jeżeli dostajemy link do logowania, do rejestracji do jakiegokolwiek systemu, z numeru telefonu, który jest nam nieznany, z adresu mailowego, który jest nam nieznany, nie powinniśmy w niego wchodzić, jeżeli jakakolwiek informacja ze strony urzędu, ze strony naszego banku, ze strony naszego pracodawcy jest do nas skierowana i wymaga od nas logowania w jakimkolwiek systemie, to my z pewnością adres tego systemu, naszej strony bankowej dla przykładu, znamy. Możemy w ten adres wejść bezpośrednio z poziomu przeglądarki i tam po zalogowaniu sprawdzić, czy rzeczywiście ta informacja, którą otrzymaliśmy, jest prawdziwa. A wideokonferencje, które no nie sposób o to nie zapytać, dlatego że to jest taka forma porozumiewania się w firmach. Bardzo, bardzo często teraz jest ta forma używana, bo nie mamy innej możliwości. Tymczasem FBI ostrzegła, że ta darmowa platforma internetowa do wideokonferencji Zoom nie jest bezpieczna. Sama wiem, że moi znajomi organizują na Facebooku, na różnych portalach społecznościowych właśnie na tej platformie różne spotkania.
No tak, to tutaj już wchodzimy w troszeczkę inną sferę tego bezpieczeństwa. To jest już bardziej kwestia bezpieczeństwa infrastrukturalnego. To jest kwestia bezpieczeństwa, które muszą zapewniać nam instytucje państwowe, które muszą zapewniać nam organy kontrolujące pewne jakby działania firm w internecie. Tutaj zwykły użytkownik, prywatna osoba korzystająca z internetu, korzystająca z poszczególnych platform do wideokonferencji, ona zazwyczaj nie ma ani kompetencji, ani też, powiedzmy sobie szczerze, możliwości, aby zweryfikować takie informacje, aby upewnić się co do bezpieczeństwa danej platformy wideokonferencyjnej. To, co możemy zrobić, to oczywiście starać się sprawdzać narzędzia w jakimś podstawowym zakresie, zanim zaczniemy z nich korzystać, tak? To znaczy, jeżeli ktoś proponuje nam narzędzie do wymiany plików, do wymiany wiadomości, do wymiany telekonferencji, to poświęćmy chwilę na to, aby sprawdzić, czy jakiekolwiek informacje o tej platformie już się w internecie pojawiły. Wspomniany przez panią przypadek, jeżeli ktoś dzisiaj to narzędzie wpisze w wyszukiwarkę i jakby będzie chciał sprawdzić opinię na jej temat, no to znajdzie dzisiaj informację o tym, że być może jest to platforma niebezpieczna. I do tego prywatna osoba może się ograniczyć, ale to również jest bardzo istotny aspekt takiego zapewniania sobie bezpieczeństwa. To nie dotyczy tylko narzędzi do wideokonferencji. To jest też kwestia na przykład sklepów internetowych. To jest kolejny duży obszar dzisiaj, w którym cyberprzestępczość się przejawia, czyli sklepy internetowe, w których wydajemy pieniądze, zamawiamy towary i potem okazuje się, że ten towar nigdy do nas nie dociera. Pieniądze trafiły na konta, których nie jesteśmy w stanie wyśledzić i zostaliśmy oszukani. Jakby tutaj również metodą zabezpieczenia się przed tym jest poświęcenie tych kilku minut na to, żeby sprawdzić, czy o tym sklepie są już jakieś opinie w internecie, czy powiedzmy w regulaminie tego sklepu widnieje jakaś nazwa firmy i czy ja tą firmę mogę znaleźć w KRS-ie. Więc jakby to jest, powiedziałbym, że rozszerzenie tej zasady ograniczonego zaufania, czyli zanim zaczniemy z czegoś korzystać, sprawdźmy, czy może już nie ma w internecie informacji o tym, że to jest obszar, który może się wiązać z jakimś ryzykiem. Obiecałam widzom, że poruszę sprawę maila, jaki trafił do skrzynki mailowej właśnie jednej z prywatnych firm i krótko przytoczę. Cześć, jestem hakerem, który ma dostęp do twojego systemu operacyjnego. Mam też pełen dostęp do twojego konta. Obserwuję cię już od paru miesięcy. Fakty są takie, że zainfekowałem ci oprogramowanie przez stronę dla dorosłych. Wirus Trojan daje mi pełen dostęp i kontrolę nad twoim komputerem i innymi urządzeniami. To oznacza, że widzę wszystko na twoim ekranie. Nie włączam kamerę, mikrofon, ale ty o tym nie wiesz. Wpłać taką i taką kwotę, $1000 na moje konto, na mój adres Bitcoin. Daję ci 50 godzin, by zapłacić, zegar bije. Zgłaszanie tego gdziekolwiek nie ma sensu, ponieważ tego maila nie można namierzyć. Jak my mamy się zorientować, czy to jest blef, czy to jest realna groźba? Mamy zgłaszać komukolwiek, nie zgłaszać, pędzić na policję, jak się tutaj odnaleźć w tym? Oczywiście jest to blef, jest to kolejny przykład ataku socjotechnicznego, nie ataku hakerskiego. Tutaj nie doszło do żadnego przejęcia konta. Skąd to wiemy? Należy to tutaj sobie uzmysłowić, że działania hakerskie polegające na przejmowaniu kont i przejmowaniu danych, one nie są wymierzone w osoby prywatne, ponieważ byłyby nieopłacalne. Jeżeli już hakerzy prowadzą takie działania, to prowadzą je wobec dużych firm lub instytucji. Jakby tutaj osoba prywatna w internecie nigdy nie staje się przedmiotem ataku hakera, którego celem jest potem wyłudzenie jakichś pieniędzy za zwrot danych. Takie rzeczy po prostu się nie dzieją. To jest bardzo dobry przykład po prostu socjotechnicznego ataku, który ma na celu wzbudzenie w nas lęku przed odsłonięciem czy utraceniem naszej prywatności w internecie. Czyli co mamy zrobić z takim mailem? Wyrzucić go od razu do kosza? Ja jeszcze przed wyrzuceniem do kosza sugerowałbym jednak zgłoszenie takiego ataku, ponieważ jest to
przestępstwo, którego jesteśmy świadkiem. Oczywiście, że tych świadków przestępstwa są tego samego, będą tysiące, setki tysięcy, czy nawet miliony. Jednak jeżeli każdy z nas je zlekceważy, no to instytucjom, które są za to odpowiedzialne, będzie ciężej z nimi walczyć. Dlatego bardzo polecam tutaj zgłaszanie tego typu incydentów, ponieważ jest to incydent bezpieczeństwa i powstała strona incydent.cert.pl. To jest instytucja działająca przy NASK-u, który zajmuje się bezpieczeństwem polskiego internetu, instytucja państwowa. I tutaj polecałbym zgłoszenie takiego incydentu, na pewno przydatny dla osób, które będą się potem tym zajmować. Jest adres mailowy, z którego otrzymaliśmy taką wiadomość. Możliwe, że jakiś screen tego maila, no wszelkie informacje, które jesteśmy w prosty sposób w stanie przekazać poprzez formularz zgłaszania tego incydentu. Czy są jakieś dane na temat wykrywalności tego kogoś, kto napisał tego maila? Bo tu jest wyraźnie w mailu napisane, że zgłaszanie tego nie ma żadnego sensu, ponieważ tego kogoś namierzyć nie można. To znaczy, jeżeli chodzi o wykrywalność tego typu ataków phishingowych, szczerze mówiąc, ja takich danych szczegółowych nie znam. Z takimi danymi dotyczącymi wykrywalności jest spory problem, ponieważ nam nawet ciężko jest szacować dokładną ilość tego typu ataków prowadzonych. Jak dużo jakby tego typu kampanii, które mają na celu wymuszenie jakichś pieniędzy, jest w internecie prowadzonych, jak dużo osób otrzymuje takie maile, jak dużo osób dokonuje takich przelewów, ponieważ jak dużo osób pada ofiarą tego przestępstwa. No, należy mieć świadomość, że w zdecydowanej większości przypadków osoby, które się spotykają z tego typu zdarzeniami, nigdzie ich nie zgłaszają, w ogóle nie reagują. Często też jest tak, że jeżeli ktoś padnie ofiarą takiego przestępstwa i potem nawet już zda sobie sprawę z tego, że taką ofiarą przestępstwa się stał, to nadal jakby nic z tym nie robi i nie zgłasza tego, również ze względu na poczucie, możliwe, że wstydu nawet, tak? To znaczy, co ja takiego miałem do ukrycia, że zapłaciłem te bitcoiny komuś, kto twierdzi, że ma dostęp do mojej kamerki. To w takim razie, jak sądzę, wielkość strat, jaką ponosimy ze względu na cyberataki, też nie jest do oszacowania. No, to prawda. Ona jest bardzo ciężka dzisiaj do oszacowania. No, można jakby przytaczać pewne przykłady, no nie dalej niż wczoraj czy przedwczoraj zatrzymano grupę przestępczą w Polsce. Grupę przestępczą to było zaledwie 5 czy 6 osób, która na przestrzeni kilku miesięcy, handlując naszymi danymi w darknecie, czyli tej, powiedzmy, mniej dostępnej części sieci internetowej, skala ich oszustw i skala tych przestępstw, które dokonali, była szacowana na 1,5 miliona złotych. I to jest zaledwie jedna i kilkuosobowa grupa. Jeżeli chodzi o szacowanie wartości strat i wartości oszustw, no to dzisiaj rzeczywiście jest to bardzo, bardzo trudne w takim charakterze, nie wiem, czy krajowym, czy globalnym. Bardzo dziękuję serdecznie za te informacje, bardzo pouczające. Zdrowy rozsądek, jak Państwo słyszą, ratuje nas i brak takiej reakcji gwałtownej wynikającej z naszych strachów i lęków. Paweł Ellerich, Lex Digital, bardzo dziękuję i dobranoc Panu. Dobranoc, dziękuję Państwu. I również Państwu bardzo dziękuję, dobranoc i do zobaczenia.